Witam Państwa. Moim gościem jest pan Wiesław Szczepański, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. To zacznijmy od pieniędzy, które spływają tu do naszego regionu. Konkurs Wielkopolska Odnowa Wsi. Tak, jeśli chodzi o ten konkurs, został ogłoszony, jak dobrze pamiętam, w czerwcu. Poproszono o składanie wniosków do tego konkursu. Złożono 181 wniosków. Nie potrafię powiedzieć, ile wśród tych wniosków było wniosków z naszego regionu. Natomiast jeśli chodzi o ten konkurs, to on przewidywał minimalną kwotę dofinansowania 2,5 tysiąca, maksymalną 10 tysięcy. Warunek był tylko jeden. Koszty dofinansowania nie mogły być większe niż 50% całości zadania. Konkurs był w konkursie określono warunki dofinansowania przede wszystkim jako wsparcie różnego rodzaju imprez na terenach sołectw. Chodziło o zaktywizowanie wsi, możliwość zakupu sprzętu, ławek, strojów czy kwestii związanych z organizacją imprez. W wyniku tego konkursu wybrano 52 wnioski spośród 181. I wśród tych 52 wniosków znajdują się 3 wnioski z dawnego województwa leszczyńskiego. To są 2 wnioski z powiatu rawickiego i 1 z powiatu kościańskiego. Konkretnie pozwolę sobie tu posiłkować się. Powiat rawicki to konkretnie gmina Pakosław, wieś Golejewko. Tutaj jest na dofinansowanie w wysokości 2999 zł na imprezę, która mówi deszcz nam niestrasny, czyli piknik pod parasolami. Natomiast drugi wniosek również pochodzi z gminy Pakosław. To jest i tutaj kwota dofinansowania to jest konkretnie 2,5 tysiąca zł. I on jest z gminy Biały Kał, przepraszam, 3 tysiące złotych, to jest Biesiada pod Chmurką, czyli zakup ławek i stołów do ogrodów pod budynkiem użyteczności publicznej. Natomiast jeśli chodzi o gminę Śmigiel, Nietążkowo otrzyma 2,5 tysiąca złotych, to jest na doposażenie sali wiejskiej w Nietążkowie dla organizacji imprez. Nie wiem, czy pozostałe gminy składały takie wnioski. W sumie rozdysponowaliśmy 200 tysięcy złotych i na te imprezy zostają w tej chwili decyzją sejmiku, będą podpisane umowy. Ale w takim razie 3 wnioski, które przeszły, to dużo na 52? Powiem, to jest bardzo mało. No właśnie. Dlatego, że to jest bardzo mało, patrząc na układ kwotowy. Dlatego, że jak spojrzymy, to jest 3 tysiące złotych dla Białego Kału, 2999 zł dla Golejewka i 2,5 tysiąca dla Nietążkowa. Łącznie razem kwota 8,5 tysiąca przy kwocie 200 tysięcy. No to trzeba powiedzieć, że to jest nawet nie 5%. Rozkładając to na ilość gmin, województw i na regiony, powiem, że jesteśmy daleko, daleko w tyle. Dziwnym trafem bardzo dużo wniosków jest z regionu pilskiego i bardzo dużo wniosków jest do realizacji z dawnego województwa kaliskiego, no głównie z wsi około kaliskich. No, powiem tak, nie chcę być złym prorokiem, być może jest to efekt działalności pana wicemarszałka Grabowskiego, który ale z tamtych stron pochodzi. Ale my tak region leszczyński zawsze był tak pomocny, Powiem tak, ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Po pierwsze, czy nasze gminy złożyły wniosek? Jeśli złożyły, dlaczego stało się tak, że nie są wśród tych 52, który wybrał zarząd? Więc albo te ogłoszenia były tak niewiele widoczne, że gminy nie miały ochoty sięgnąć po te pieniądze, no albo, nie chcę być złym prorokiem, zarząd oceniał w sposób negatywny nasze wnioski, ale o tą informację poproszę na najbliższym sejmiku. No, być może również zapytam panów wójtów, burmistrzów, dlaczego, jeśli była taka możliwość, takiego wniosku nie złożyli. Jeśli chodzi o pieniądze, to dobra wiadomość dla Rawicza, ponieważ dostał 5 tysięcy złotych. Rawicz został poinformowany. Tak, Rawicz został poinformowany o tym, że ogłoszono konkurs, jeśli chodzi o integrację osób niepełnosprawnych. Wybrano 3 gminy, którym postanowiono udzielić dofinansowania. Konkretnie dla Rawicza jest to kwota 5 tysięcy złotych. Rawicz wskazał, że chce te pieniądze przeznaczyć na Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu i taka kwota zostaje przez sejmik zaopiniowana pozytywnie, a więc będzie można zakupić dla osób niepełnosprawnych do tego centrum sprzęt na poziomie 5 tysięcy złotych. Myślę, że to
dobra informacja, że wśród trzech wyróżnionych gmin jest gmina Rawicz. Kolejne pieniądze, 50 tysięcy z Leszna. Tak, no przyjmujemy jako sejmik kwotę 50 tysięcy złotych, które decyzją Rady Miasta Leszna zostały przeznaczone na taką imprezę, czy cykl imprez organizowanych przez Muzeum Leszczyńskie, to jest Leszno Moja Mała Ojczyzna. Projekt, jak powiedziałem, został dofinansowany uchwałą Rady Miejskiej. Teraz sejmik przyjmuje te pieniążki i te pieniążki zostaną w pełni przekazane dla muzeum na realizację tego projektu. 75 tysięcy z kolei dla miejskiej biblioteki 75 tysięcy, tak, w Kościanie. Tak, 75 tysięcy 990 zł to jest nadwyżka, którą sejmik rozdysponowywał dla jednostki kultury i wśród tej większej kwoty znalazła się kwota prawie, to jest dokładnie prawie 76 tysięcy, bo to jest 75 900 zł z hakiem na termomodernizację publicznej biblioteki Lesznie, ale filia w Kościanie. W związku z tym te pieniążki zostaną przekazane o to, żeby ten obiekt został jeszcze w tym roku ocieplony, czy to nastąpiła termomodernizacja w celu zmniejszenia kosztów związanych z wydatkowaniem na po prostu utrzymanie tego obiektu. Dzisiaj Narodowe Święto Edukacji, no więc pozostańmy też tak trochę, zahaczmy o tą wielkopolską oświatę. Tak, znaczy ja po pierwsze chciałem wszystkim nauczycielom, paniom i panom nauczycielom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Natomiast sejmik na najbliższym posiedzeniu będzie zajmował się również kwestią edukacji, ale edukacji podległej sejmikowi. A więc będziemy mówili na temat tego, jak wygląda sytuacja w bibliotekach, które są podległe sejmikowi, jak również wygląda sytuacja w zakresie jednostek szkoleniowych tych szkół, które podlegają sejmikowi. Otóż na terenie naszego regionu mamy to Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu. Jeśli chodzi o z informacji, którą dostajemy, wynika, że w roku 2015 i 16, w roku szkolnym, czyli łamanym 2015-2016, w tym centrum kształciło się 110 uczniów, z czego 35 na zawodzie opieka medyczna, 20 opieka domów pomocy społecznej, 23 technik masażysta i 32 technik usług kosmetycznych. Jeśli chodzi o te 23 osoby, które kształcą się w tym zawodzie technik masażysta, to był po raz pierwszy otwarty taki nowy oddział w tej szkole. Chcę powiedzieć, że z informacji, którą dostaliśmy, okazuje się, że 100% zdawalność zawodowa była na oddziale tej opieki medycznej, jak i również opieki domu pomocy społecznej, 90% zdawalność zawodu w zakresie technika masażysty. No również mamy informacje na temat ilości etatów nauczycieli. To jest niecałe 10 etatów w tej szkole na 17 etatów obsługi administracyjnej. No i trzeba po prostu powiedzieć, że ta szkoła wyróżnia się, jeśli chodzi o kwestie związane z aktywnością społeczną, dlatego że pokazuje nam ta informacja, że Państwo otrzymali również nagrody i wyróżnienia w zakresie wolontariatu i opieki społecznej uczniów, którzy tam się uczą. Natomiast drugą jednostką, na którą wskazywana jest informacja, to jest Biblioteka Publiczna w Lesznie. No i trzeba powiedzieć po pierwsze, że leszczyniacy z tej biblioteki mało korzystają. Dlatego, że oczywiście biblioteka posiada ponad 180 tysięcy zbiorów, ale liczba wypożyczających książki w bibliotece to w roku 2015 42 779 wypożyczających. Jest to o 50% mniej od jednej z mniejszych filii w Pile. A więc w Pile wypożyczających w roku 2015 było 84 tysiące, natomiast nie mówię już o Kaliskim, gdzie mamy czterokrotnie mniej wypożyczających. Więc... Ale może wszyscy biegają do księgarni, kupują książki. No, ale to pytanie, dlaczego akurat w Pile, załóżmy, wypożycza to 84 tysiące, może książek nie kupują. No, o, właśnie. Daje się po prostu również zauważyć, że mamy tu również Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli. Tu pokazują, powiedzmy Państwo, ilości i szkoleń i kursów. To jest jedna z większych liczba
dokonywana w województwie wielkopolskim. No ale dla mnie najważniejsze, no, zastanówmy się, co zrobić, albo ta biblioteka nie ma dobrego wyposażenia w książki i ludzie nie ma, szukają. Ma, ponieważ ja korzystam z tej biblioteki, no, więc nie narzekam pani jako redaktor, czytelnik. Prosiłbym ewentualnie jakoś namawiać ludzi, żeby korzystali z tej biblioteki. W końcu pracują tam pracownicy, którzy z czegoś muszą żyć, mówię w cudzysłowiu, bo muszą wykazać się ilością wypożyczonych książek, ale wydaje mi się, że no, może też wiele osób nie wie, że taka biblioteka istnieje i warto by było z niej skorzystać. Panie Wiesławie, czy w związku z tym Sejmik, zajmując się tym tematem, będzie szukał jakichś środków zaradczych? Nie, to jest informacja. Natomiast podejrzewam, że w trakcie tej informacji padną pytania, no dlaczego akurat no, tak niska liczba jest osób, które chcą korzystać z tej biblioteki, no i co ewentualnie można zrobić, żeby jednak bardziej poszerzyć dostęp, aby ta liczba wypożyczających była większa. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego w Wielkopolsce, panie Wiesławie, o co chodzi w tym temacie? Znaczy to jest jeden z najważniejszych dokumentów, który w tej chwili jest przyjmowany w Sejmiku, dlatego że od tego dokumentu będzie zależało, jak będzie rozwijało się województwo wielkopolskie, w którym kierunku będzie szła rozbudowa dróg, dróg, kolei, autostrad, ale również i dużych inwestycji. Bo między dla nas niekorzystną rzeczą, którą tam pokazuje się, to jest wskazanie na to, że metropolia poznańska sięgać tylko będzie do kościana. A więc jeśli chodzi o nasz region, w kształt metropolii poznańskiej wejdzie powiat kościański, czyli miasto Kościan, gmina Kościan i Czempiń. A co to oznacza? To oznacza, że zgodnie z tym, co Sejmik szykuje i w najbliższym czasie będzie wprowadzał, to jest kolej metropolitalna. Kolej metropolitalna mówiąca o tym, że pociągi w metropolii powinny kursować o podobnej nawet częstotliwości jak tramwaje. Czyli tak jak w Warszawie mamy szybką kolej miejską, no to ale do granicy metropolii. Czyli taka duża częstotliwość pociągów będzie tylko na trasie Poznań-Kościan. I zatrzymać się będzie w Kościanie, natomiast do metropolii włączono przykładowo Nowy Tomyśl, który ma odległość od Poznania około 60 km. Do metropolii wliczone jest Gniezno z odległością 53 km i tam pociągi będą sukcesywnie docierały. No, Leszno no nie, właśnie, jest nie jest w metropolii poznańskiej. Z jednej strony powiem tak, no być może dla mieszkańców Leszna to plus, prawda? Bo zaliczane jest to oddzielny jako oddzielny region, ale minus, że nie jesteśmy włączeni, będziemy włączeni w ten szlak komunikacyjny, który będzie tutaj realizowany, dlatego że również w tym planie podawane są kwestie związane z rozbudową linii kolejowych i częstotliwością jazdy pociągów, ale co dla nas ważne, podzielono Wielkopolskę na taką trzy grupy. Dość ważne. Pierwsze to jest oczywiście metropolia poznańska, potem dwumetropolia, czyli to jest miasto Kalisz i Ostrów, które razem stworzyły taką coś w rodzaju metropolii tam na południu Wielkopolski i starają się razem o te środki sięgać. Jest również region wschodni, to się nazywa region środkowo-wschodni, dotyczy on przede wszystkim kilkunastu gmin położonych w okolicach Turku i Konina, z czego? Głównie po prostu z układu tego, że wyczerpują się tam pokłady węgla brunatnego. No, coraz większe bezrobocie powstaje i pytanie, jak planując przestrzennie, można zwiększyć możliwość aktywizacji tych terenów. Natomiast dla nas, co najważniejsze, to kwestia tego, że pojawił się region południowo-zachodni Wielkopolski, obejmujący dokładnie trzy powiaty. To jest powiat Krotoszyński, Gostyński i Rawicki i gminy położone na terenie tego powiatu wraz z gminą powiatu leszyńskiego Krzemieniewo. W tym planowaniu przestrzennym pokazane jest, że jest to specyficzny region. Region kulturowo związany głównie z rolnictwem, o największym nasileniu rolniczym. W tych trzech powiatach według tego planu wskazane jest, że 16% produkcji rolnej jest realizowane na tym terenie i że ten teren powinien być przede wszystkim chroniony z punktu widzenia tego, że to jest zagłębie rolnicze Wielkopolski. Co to oznacza? Po co wpisano ten zapis? Po to, aby chronić te tereny przed potencjalną budową kopalni węgla brunatnego, tych, powiedzmy, o czym słyszymy, powiedzmy, od wielu miesięcy, czy już od paru lat.
mając wpisane to jako teren rolniczy, być może łatwiej będzie nam protestować, a być może odmawiać również wojewodzie jakichkolwiek prób budowy na tym terenie kopalni odkrywkowej. Po to między innymi przyjęty ten plan, który byłby dokumentem mówiącym, że to są tereny szczególnie chronione. To jeszcze na koniec informacja o kolei. Tak, na tym posiedzeniu sejmiku będziemy również mówić o sytuacji na kolejach, a więc sytuacji związanej z funkcjonowaniem dwóch spółek przewozów regionalnych, spółek tych akurat przewozów, które docierają do Leszna z Poznania i również o funkcjonowaniu spółek Koleje Wielkopolskie. One również funkcjonują na naszym terenie, ale to są pociągi jeżdżące z Bąszynek czy Wolsztyn-Leszno. Między innymi z tych dokumentów wynika po pierwsze o ilości linii kolejowych, które będą modernizowane. No i oczywiście one nie są, mówimy o modernizacji ze środków Wielkopolskiego Funduszu WRPO. One dotyczą głównie modernizacji linii na odcinku Piła-Poznań, ponieważ modernizacja linii kolejowej Poznań-Wrocław jest realizowana w oparciu o środki Polskich Linii Kolejowych, a więc pieniędzy unijnych. No, tam w tym dokumencie wskazywana jest również mowa, wskazywana jest ilość par pociągów, która będzie kursowała na linii kolejowej Poznań-Leszno. No, to jest 11 pociągów plus 4 albo 4, jak dobrze pamiętam, 4 pary jadące samodzielnie do Kościana. To jest o wiele mniej niż pociągów kursujących na linii Poznań-Gniezno, bo tam są 24 pary. No ale prawdopodobnie to na razie jest spowodowane tym, że ta linia kolejowa jest ciągle remontowana. Być może po remoncie będziemy mogli mówić po pierwsze o zwiększeniu liczby pociągów, po drugie o zwiększeniu prędkości, co jest również elementem przyjętych w tych dokumentach informacji, że będą zakupione nowe pociągi i nowe wagony, i te nowe pociągi i wagony będą kursowały właśnie na linii Poznań Leszno i Wągrowiec Leszno, więc będziemy jeździć, nie będziemy jeździć już... Wygodniej będziemy jeździć. Będziemy jeździć wygodniej, w lepszych warunkach, nie jeżdżąc już elektrowozami ETZ. My prawdopodobnie na tą linię trafią takie te wagony, jak po pierwsze być może trafią do nas Elfy, a po drugie wagony, które już jeżdżą czasami, można zauważyć, jeden albo dwa składy takich pociągów kursują, łącznie nawet z takim malutkim warsem, który jest w tej chwili nieczynny. Ale te wagony i te pociągi powinny trafić do nas najprawdopodobniej w roku 2000, koniec 2017-2018. To taki optymistyczny akcent. To jest optymistyczny. Samo zakończenie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejny program. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Państwu.